Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 15 marca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar go zabić. A zbliżało się żydowskie święto namiotów. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas poszedł i on, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: czyż to nie jest ten, którego usiłują zabić? Oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd on pochodzi. Natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest. A Jezus, ucząc w świątyni, zawołał tymi słowami: i mnie znacie i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest tylko ten, który mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja go znam, bo od niego jestem i on mnie posłał. Zamierzali więc go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na niego ręki, ponieważ godzina jego jeszcze nie nadeszła. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o żydowskim święcie namiotów, na którego obchody zmierzał Pan Jezus. To święto wiązało się dla Żydów z dosyć dziwacznym zwyczajem, że na czas trwania święta każdy Izraelita powinien był na tydzień zamieszkać w namiocie. A w związku z tym, że mało kto mógł opuścić swoje zajęcia, ważne sprawy, nie odchodzono daleko od normalnego życia. Zazwyczaj stawiano namiot tuż obok domu i tam przenoszono się na kilka dni. Jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, jeżeli nie wiesz, jaki cel ma twoje życie, jeżeli nie wiesz, po co jest ten wielki post, to usiądź i porozmawiaj z Bogiem. Zostaw na chwilę swoje życie. Nie musisz odchodzić daleko, ale zamieszkaj w namiocie modlitwy, bo właśnie w niej Bóg zsyła swój obok, który może nas poprowadzić, jak Izraelitów, przez pustynię, ku ziemi obiecanej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.